Dzień dobry. Pytają mnie Państwo, jak zdalnie naprawić komputer? Odpowiadam. Każdy komputer, który nie ma uszkodzeń elektronicznych, można zdalnie naprawić precyzyjniej. Każdy Windows i Linux można zdalnie naprawić. Pod jednym warunkiem, że komputer nie ma uszkodzonych części elektronicznych, jak jest zasilacz, karta graficzna, dysk, prawda, twardy, który uniemożliwia uruchomienie tego komputera. Pierwsza metoda, na czym polega? Pierwsza metoda polega, że klient uruchamia program, dzięki któremu mogę się zdalnie zalogować na jego komputer. Druga metoda, tak zwana telefoniczna, klient dzwoni i telefonicznie udzielam skutecznej porady, jak uruchomić Windows. Co można zdalnie naprawić? Wykaz usterek możliwych do zdalnej naprawy jest na mojej stronie www.wywatorski.w.interia.pl. Jest tam niepełny, natomiast jest pokazany przekrój wszelkich możliwości, które można zrobić zdalnie lub pomóc zdalnie. Zapraszam na moją stronę. W sekcji kontakt znajdą Państwo wszelkie numery telefonów lub dane do czatów i tak dalej, które pomogą się w łatwy sposób ze mną skontaktować. Jestem pod ręką prawie 24 godziny. Oczywiście czasami śpię. Zapraszam. Jeśli Państwo mają problem z uruchomieniem komputera, z wirusami, ze złymi ustawieniami, wolno komputer działa. Chcą Państwo sprawdzić swój dysk twardy, bo być może dysk twardy powoduje problem. Jest naprawdę spektrum możliwości naprawy komputera zdalnego. Zachęcam tak Pani, jak i Panów. Nie jest powiedziane, że każdy obsługujący komputer ma się znać na wszystkim, prawda? Czasami lepiej zapytać o poradę kogoś, kto się zna, niż samemu się męczyć przez cały tydzień, prawda? Lub dłużej. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na moją stronę.